Witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpie, witam was w 36 odcinku z Assassin's Creed Unity. Albo 35, przepraszam, mogę się pomylić. Więc to będzie chyba 35. No, będzie to 35 odcinek. Okej, teraz hajsy jeszcze przyszły. Mało. O kurde, prawie 5K na mnie czeka. Może odbierzemy sobie te hajsy. Nie wiem, ja bym wolał je odebrać, szczerze mówiąc, niż je tracić, ale potem sobie trzeba będzie tą misję ogarnąć. Więc tak, najpierw sobie to oznaczymy. Pół kilometra, odbierzemy sobie szybko kaskę, żeby nam nie brakowało. A potem biegniemy po misję z wyremontowanego klubu, albo bardziej z asasynów. O, myślałem, że zrobię to, co trzeba, ale upadek nie był tak niebezpieczny. Jeszcze chętnie kupię. Git. Dobra. Mogę iść. No, nagram dla was jeszcze jeden taki zapasowy odcinek, żeby nie było, że w ogóle nie obchodzi mnie ta gra. Pod każdym względem nie obchodzi. Myślałem, że będę teraz zajęty, bo kumpel do mnie wpadnie, ale jakoś go za bardzo jeszcze nie widziałem. Jest trochę szkoda. Przerwa do nagrywania do pasówek, ale tak wyszło, to tak wyszło. Sprawdzam, czy tu nie ma przypadkiem tej zagadki na Nostradamusa, ale widzę, że nie ma za bardzo. Myślałem, że gdzieś tu jest. O, spokojnie, tak nerwowo. Tak, dobrze spać tą misję, którą żeśmy już robili kilkadziesiąt odcinków temu. Możecie się pewnie też doczekać odcinków z MTA. No, dzisiaj będą, na pewno. Nagramy jeden odcinek. Jak już jesteście tak zniecierpliwieni, to mówię wam w tym odcinku, chociaż już pewnie będzie dawno ten odcinek, o którym powiedziałem. Ale tak tylko po prostu mówię też ogólnie. Co? What? Ona powiedziała? Okej. Już tą kokardkę mamy ogarniętą. Spokojnie. A tutaj rzecznie spokojnie tam wytrzemy. No i dobra. Teraz pewnie tutaj odbierzemy te nasze pieniążki. Grube lub nie. Ać teraz widać, że już naprawdę mam taki pancerz, że już nic nie może po prostu grozić bardziej. O kurde, a! Ale mocno laczy. Ale to ja nie wiem, kiedy dodadzą oni tą modkę usprawniającą optymalizację graficzną. Na razie to jest mała szansa na to. Na razie nie będziemy robić tej misji. Nie, później. Jak będę miał już rangę piątą, sobie wykonamy taką misję. No. Dobra, odbieramy kasę. 4K. I zanim bym wykonał tą misję, to widziałem też niewyremontowany klub.
On jest bodajże tutaj. Bym go sobie właśnie wyremontował za jakąś tam minimalną kasę. I widzę, że są też jeszcze treningi. Mi się teraz to wyświetla. Tak trochę. Nie wiem, Gambo, tak practice. Mamy coś nowego? O jest, mistrz broni ciężkiej. To bym sobie przećwiczył, szczerze mówiąc. Zanim to zrobimy. Mamy masę roboty, więc chcę to wszystko jakoś uwzględnić. Żeby wam też to pokazać. Treningowo, bojowo. Okej. Okay. No kurde. Aha, to jest to. O kurde. A więc trzeba to przytrzymać. A znam ten silny atak. Też był w Asasynie bodajże. W poprzednich częściach Asasyna coś takiego mógł być. Jaki dogarnięty jakoś. Coś zabić mamy teraz? O kurde. A teraz trzeba ich zabić, nie? Robimy tu siłkę i to ostrą. Dziękuję. Keep practicing and you'll be unstoppable. Tak, tak, jestem niepowstrzymany. Zawsze nim byłem, więc ritam. Okej, okay. No, piąteczka oczywiście musi być. Dobrze, żebym tutaj w ogóle wbił w sprawie tych treningów. One są istotne dla nas. Zobaczymy, co jeszcze możemy przećwiczyć. Takiego bardziej ważnego. Jest przewrót w biegu. No, to bym sobie też przećwiczył. Bo jeszcze tego chyba za bardzo nie ogarniam w tej części. Choć to jest banalne. Raz tak zrobiłem. Pewnie zaraz jakieś susy ogarniemy w jakimś miejscu. Zobaczymy, jak to w ogóle jest ogarnięte pod tym względem. To jest głowo. O kurde. Aha, to B trzeba naciskać, okej. Okay. Well done. Nieźle. Keep practicing and you'll be unstoppable. Aha, i to wszystko? Lol. Nic nie dam. Daję trójkę. To było takie trochę słabe. Ale już zapamiętałem, że B muszę nacisnąć, żeby się przeturlać tak ładnie. Okej, okay, dobra. Coś jeszcze? No chętnie to... Podwójne... O! Zaraz wam pokażę, jak się będzie robiło to podwójne zabójstwo z powietrza. No cóż, zajmiemy się treningiem, potem wyremontujemy klub towarzyski. Pewnie zaraz wyskoczą nam kolejne misje, więc tamte pewnie darujemy. Zobaczymy, jak to wszystko tutaj będzie. Czekaj. A, o kurde, jak to wyglądało. Zajebiście. Już mi się to podoba. Pewnie jeszcze nie koniec misji. Dobra, źle żeśmy to zrobili, od tego zacznijmy. Miałem tam podejść, a ja tego nie zrobiłem. Kurde, moje... Kapowo, wiem. Dobra, teraz tam podejdziemy. Teraz sobie podświetlimy dwa cele. No ale co? No co za shit? Kurde, no... Za bardzo się śpieszę. Nie, trzeba to jakoś ogarnąć porządnie, wybaczcie. Zatem... O kurde. Get back here, you prat! I got 10 inches of steel for ya! Chcę
podświecić sobie dwóch strażników, nie mogę? O, teraz idzie. Brawo, bravissimo. W końcu. Jeszcze nie koniec. Kurde, chcecie mnie wykończyć w tej misji? Faktycznie. Okej, poczekamy. Excellent showing. Nieźle to wygląda. Kurde, jeszcze? Ej, ta misja jest naprawdę dorobiona ładnie. Bez wywoływania konfliktu. Well done. Pięknie. Keep practicing. Kurde, już umiem. Już to umiem. Aż musiałem to zrobić, bo kurde, to jest za rzadkość, że się nauczyłem takich zajebistych podwójnych zabójstw z powietrza. Jeszcze z powietrza, o, to ładnie wygląda, kurde. No to musiałem mieć, jak na początku gry ogarnąłem sobie podwójne zabójstwo, to i z powietrza też muszę mieć, no kurde. Bez jej tego nie umiał. Dobra, coś jeszcze chyba trzeba będzie przećwiczyć. A, to wszystko, okej. Okay. Zajebiście. Już nas chyba nie muszą wzywać w takich sprawach. Okej. Okay. Zajmiemy się teraz tym niewyremontowanym klubem towarzyskim, który mi tu ewidentnie przeszkadza. Chciałbym go wyremontować po prostu. Dobra. Aha, i muszę pamiętać o tych przeturlaniach się. To jest też ważne. O, jest skrzyneczka, której tu nie widziałem do tej pory. A ją wezmę. Każda kasa się przyda. Tak naprawdę. Stówka. O, nie jest aż tak tragicznie. Zawsze to jakaś stuba w kieszeni. A, no, nie laguj. Będzie kiepsko. Dobra, teraz tam trzeba się dostać. Tylko jak? Mamy most. Dobrze. Sobie przez niego przejdziemy zaraz. No i... a dlaczego ja mam kill-off? Nie ma. Kurde, muszę jeszcze tutaj być. Nie chcę mieć kill-offa, bo sobie pogrzało. Weź mi ten topór. No, dziękuję. No. Właśnie tak patrzę, co on za broń nosi, taką trochę dziadowską. Tu ma kill-off. Więc what the fuck? Jaki mi kill-off? Kill-off jest słaby. No, kurde, przez to skocz to. Ja nie ogarnę. Naprawdę, nie denerwuj mnie. Okay. Możesz w dupę. Nie wiem, czy żeśmy źle nie weszli, ale myślę, że nie. Że nie jest źle. Jeśli będzie trzeba, to odświeżymy punkt widokowy. Więc spokojnie. Kurde, nie denerwuj się. Nie nerwowo. Nie wszystko tak nerwowo. O, Arno, skaczże. Tak ci każe. A nie. Musimy po czymś mokrym chodzić, poważnie. What? O, a po tym można? Nie, to jest nic. Ugrałem dziwno. Nie gadnie o tym jeszcze. Dobra, jest git. Mamy to, co chcemy wyremontować. Dobra, cieszę się, że masz dla mnie misję. 10k, akurat mamy hajsy. O kurde. To są nasze ostatnie hajsy. A mamy... A, to jest pauza, miło. Dobra. I zostało nam 8k, kurde, biednie. Ale odblokowaliśmy i to jest najważniejsze. Słuchajcie, jak to jest. Kurde,
naprawdę dron tak te japy, że to jest naprawdę masakra. Okej, dobrze. Co to za misja? Z wymuszonym uśmiechem. To zrobimy ją, bo damy radę. Ta jest za trudna. O, to mamy dwie misje. Bardzo fajnie. Je zrobimy. Jak mamy, to zrobimy. 2,5. Jedziemy. Znajdź gang wymuszający haracze. O, czyżby w rewolucji francuskiej też panowali komornicy? Genialne. Trzeba będzie ich chyba powyżynać w takim razie, skoro tak szkodzą Paryżowi. Dobra. Się to ogarnie przecież. Co to tam dla nas? Komorników wybić. No, lol, co to było? Widzieliście to, nie? Tak trochę się zdziwiłem. Słyszę to skrzynię. Ogarniemy ją? Zobaczymy. Pewnie, chyba. Aj, lub nie. Teraz to ogarniemy do końca. No nie, no tak blisko. Nie denerwujcie mnie. Jest, pięknie. Otwarte. Dawać kasę. O, 2K. Tak właśnie myślałem, że coś może koło 2K dostanę. A nawet się fajnie złożyło. Mam te równe 2K. Dobra. Pojedziemy teraz tam. O, już jesteśmy daleko tej misji. Zobaczymy, co się to z tego ogarnie. Tu uważać muszę na takich noi, żeby mnie nie wykryli za bardzo. Pewnie gdzieś w środku są, nie? Aha, trzeba teraz z nim pomówić mam. Dobra, to mówię, nie? I just paid. Leave me alone. I'm here to help. Oh, thank God. Those damn folks come by every few days, tell me pay up or else, and what am I gonna do? I pay through the nose. Kiepsko. Nie powinieneś takim ludziom płacić. Zaraz to ogarniemy. Okay. What do you want? What happened? I thought you were another one of them. They come in here, toss things around, demand money. I have to pay, otherwise I'll lose everything. Who are they? Bunch of hooligans. They've got some place they take the money and the things they steal. But God knows where it is. Zobaczmy, co to jest za misja. Mały książę. O! Potem by się to ogarnęło, szczerze mówiąc. Zobaczymy tego małego księcia. God damn them all to hell! Let me guess. I wouldn't pay. They got no right. Broke up the place and damn near broke my arm. It's gotta stop. Dobrze, ty przynajmniej walczyłeś. To się chwali. They went through here. Come on, I'll show you. Okay, odprowadź, kobitko. A, się pozbędziemy tych komorników. Fałszywych oczywiście komorników. Deszczek zaczął trochę pokrywać. O kurde. Okay. Zaraz zaradzimy temu problemowi. Będzie spokojnie. Lub nie. Na razie muszę ogarnąć takową sytuację. Po cichu to będzie trochę. Tam jesteś. Gdzie teraz? Come back here! No! Still fair!
Ła! Ty suka mała. Czekaj, ja bym chciał go jakoś ogarnąć, może. Tutaj jesteś. A teraz uciekam. Jeszcze mam nadzieję. Tylko mało. Trzeba przepędzić. Dobra, ja uciekam. Mnie tu nie ma. Okej, okay, już nawiałem. No i pięknie. Misja ukończona. Dwoje kółka dla mnie. Misja oczywiście mi się podobała. Dobra. A teraz no właśnie mam tam niedaleko misję asasynów. Czyli coś z typowo paryskich opowieści. No to sobie to wykonamy, nie? Czy się przejdę z sklepu? Czy się przesunęli, co? Kurde, robicie nikogo. Dobra. Dawaj, dzięks. I tak zarobiliśmy trochę tym. Dobra, musiałem to posprzątać, bo i tak przeszkadzali, że to jest masakra. Dobra. 25 kaw! O kurde, ale misja. Biorę ją, to w cholerę. Połów z asasynem. Ona asasynem? Aha. The Templars are holding the prince as a bargaining chip. But have lost. Zrobię. Bad news for the prince. The assassins want what he knows, but the Templars will kill him unless we can get him on a boat out of Paris. Consider it done. O kurde, gruba misja. Za taką kasę. Co teraz? Consider it done. No, trzeba uwolnić księcia. Ale o kurde, ale szczerzone. O szczerze, w dupę. Fajnie by było po cichu to zrobić, naprawdę. Uwierzcie mi. Ale by się naprawdę przydało to po cichu. Gdzie ta pokapka? No cóż, trochę popływamy na tej kasy. Ale trzeba to zrobić naprawdę genialnie. Jak mamy z tym żadnych problemów. Dwóch zabić. Aby tego księcia uratować. Syn. Tu strzelc. Gdzie mnie widzą? Co za te kielki małe? Jak? Się pytam jak? Kurde, co za małe dzieci. Wybaczcie, ale nie, to już było chamskie, mega. Jak oni mnie widzieli, skoro ja byłem ukryty? To strach. Ja teraz jakoś muszę się tu dostać. No, drabinę masz. W tej drabinie się dostać, czajcie. Lol. Mam drabinę i nie umiem się po niej dostać. Kto mnie zauważył? Oni mnie zauważyli. Super. A to chyba wymaga czegoś więcej. Zniknąłem! Zniknąłem im! A te gnoje i tak nie widzą. Dobra, chcecie wrócić do walki. O, trzeba zabić. Cię zabiję. Jeden zabity. A trzeba się drugim zająć. Poszło! O kurde, trzeba nim tak dźgać!
O kurde. Już! Spokój tam! To ja nas przeszukam. Na wszelki wypadek. No inaczej się niestety nie dało zrobić, jakbym chciał. Ale chyba lepiej tak niż wcale. Tak. Więcej tej straży jest tutaj. Dobra, mogę pomóc, nie? Prince Louis Charles, I presume. Finally! My uncle sent you then. I serve another master. A servant nonetheless. Well, what are you waiting for? Rescue me! As you say. O, kaska też przyszła. I'm not going anywhere. Who's downstairs? Here you are! Chodź tu. Kurde. Co się będziesz mazał? Come on, let's go. You don't give the orders here. Ale ja tu teraz wydaję rozkazy, czaisz? Nadzieję. No nie rozumiesz. Mało. Can't shake me, dog. Don't rush in. Jak on teraz ciśnie? O tym. No co będziesz mnie tak wywalał? O nie, 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 nie. Jeb. Jeb. Po sobie. Kurde, jestem już tu mistrzem toporów normalnie. Nie ma tu nic do gadania. Dobra. Macie co tu macie. Dajecie mi to wszystko. A zjedziemy po księcia, który pewnie się wrócił na górę, imbecyl mały. O, jest. Your Majesty. Took you long enough. Let's go, your boat is waiting. But I get seasick. Of course. Na chorobę morską choruje, no imbecyl. Nic dodać, nic ująć. Prosty książę. Louis. Jeszcze w dodatku. Kurde! Just wait here. Sobie chyba żartujesz. Stop you! Is that your top speed, Weezer? Gdzie tam strzelają? Chodź. Kto jeszcze w śmie? No chodź, 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 chodź. A, muszę teraz z nim pogadać. O kurde, oni mają po stówce. Nieźle. Bogaci. Nie, trzeba ich przeszukiwać. Są bogaci. Poważnie. They're waiting for us at the shore. I hope they have sweets. You had better be worth it. No właśnie, że lepiej, żebyś ty naprawy był tak bardzo. Będzie kiepsko. Ja zakładam, że zaraz będzie trzeba iść. A to będzie w cholerę straszne. Chodź. Chyba, że już tutaj. To wiesz.
się. Tej go mijamy po prostu. Najzwyczajniej w świecie. Już. Ile jeszcze, kurde? No, mam nadzieję, że w końcu już tutaj. Aha, ona tam, nasza asasynka czeka. Greetings, Arno, but there has been some confusion. What? This is not the prince. You've got to be kidding. Wait, but I was the prince's groom. I grew up with him. What you know is useful, nonetheless. Oh. You will be safe with us. Glad I could help. Lol. To nie jest książę. Ale tak 25k dostajemy. Jeszcze nieźle. Dawać kasę. Dziękuję. Tu zakończymy odcinek przy naszej paskudnej asasynce i obleśnemu niby księciemu. I w tym odcinku się żegnamy. Dzięki wielkie za obejrzenie. Jeżeli wam się spodobał, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie. Yo, jedność. You are ready to fight.